Dzień dobry, witam państwa w wywiadzie gospodarczym. Nazywam się Stanisław Koczot. Naszym gościem jest pan Trajan Szuladziński, prezes grupy Azoty Siarkopol w Grzybowie. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam. Firma jest jedynym przedsiębiorcem na świecie posiadającym kopalnię siarki i zdecydowana większość produkcji, bo około 70%, trafia do zagranicznych kontrahentów, jest eksportowana. Jakie jest zapotrzebowanie na siarkę? Czy będzie ono rosnąć? Jakie są główne kierunki eksportu, jeżeli chodzi o rynek? I ja rozumiem, że koncern, że tak naprawdę spółka działa na rynkach międzynarodowych. Tak, dokładnie. Spółka działa na rynkach międzynarodowych. Oczywiście jesteśmy bardzo istotnym producentem siarki, jeżeli chodzi o rynek polski. W tym zakresie zapewniamy stabilne dostawy produktu, surowca, w tym wypadku siarki, grupie Azoty, który jest absolutnie niezbędny, jeżeli chodzi o produkcję nawozów. Trzeba pamiętać, że siarka jest głównie wykorzystywana w produkcji nawozów i tutaj jej rola jest bardzo istotna i trudna do przecenienia. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę, że siarka jest wykorzystywana w wielu innych produktach. My swoją drogą nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak często w różnego rodzaju, chociażby produktach takich jak wino, czy wielu innych produktach spożywczych, siarka jest wykorzystywana. Natomiast jeżeli chodzi o kierunki eksportu, przede wszystkim eksportujemy na rynek marokański. Jeżeli chodzi o Maroko, to jest siedziba największej spółki chemicznej Afryki, OCP, która jest dla nas bardzo dużym odbiorcą. Również eksportujemy na inne rynki, w tym rynki Ameryki Południowej. Głównymi naszymi odbiorcami są firmy zajmujące się właśnie produkcją nawozów, ale nie tylko, bo również sprzedajemy siarkę do przemysłu oponiarskiego. W tym zakresie jest to trochę inny produkt. Jest to produkt przetworzony, mianowicie siarka nierozpuszczalna lub też siarka mielona. W tym zakresie eksportujemy również do wielu innych krajów, w tym na przykład takich jak kraje europejskie. No właśnie, spółka jest częścią grupy Azoty. 25 września, czyli niedługo minie 5 lat od kiedy spółka stała się częścią grupy. Jakie są efekty tego przejęcia, czy wejścia do grupy Azoty? Jakie są korzyści? Przede wszystkim jest zapewnienie podstawowego sprawy, czyli takiej stabilności finansowej. Proszę pamiętać, że Siarkopol jest dużą firmą. My zatrudniamy ponad 800 osób, ale w skali przemysłu chemicznego nie możemy powiedzieć, że jesteśmy firmą dużą. To już jest zupełnie są inne proporcje. Natomiast wszelkiego rodzaju koncerny chemiczne muszą być komplementarne, czyli powinny mieć w tym zakresie zarówno kwestie produkcji surowców, jak i oczywiście kwestie produktów gotowych. I w tym zakresie to, że jesteśmy członkiem grupy Azoty, jest dla nas bardzo istotne. Zapewnia nam bezpieczeństwo inwestycyjne, jeżeli chodzi o nasze plany inwestycyjne, a te mamy dosyć szerokie. Mamy również szereg korzyści związanych z uzupełnianiem oferty, jak również współpracą bezpośrednią, jeżeli chodzi o wykorzystanie naszego potencjału. W tym zakresie rozpoczęliśmy w tym roku dosyć istotny projekt związany z powstaniem bazy intermodalnej i dla nas istotnym w tym momencie partnerem będą poszczególne spółki grupy Azoty, których towary w tym zakresie będziemy transportowali, przechowywali i będziemy w tym zakresie rozwijali dodatkową nogę naszej działalności. Właśnie pan wspomniał o inwestycjach. Te inwestycje wynikają, jak przypuszczam, z rosnącego rynku, czy z rosnącego popytu na siarkę. To jest rynek, który rośnie i ta cena siarki rośnie, jest coraz bardziej atrakcyjna z państwa punktu widzenia? Tak, powiedziałbym, że ten rok i kolejny okres również zakładamy, że będzie podobnie pozytywny, natomiast rynek siarki jest stabilny w tej chwili. Ja nie mówiłbym tutaj o jakichś bardzo dużych wzrostach, ale on stabilnie powinien rosnąć w perspektywie wielu lat. Do tego również to jest oczywiście perspektywa dłuższej ilości lat, ale musimy zwrócić uwagę, że bardzo istotnie zmieniają się źródła energii. Przede wszystkim, co jest coraz bardziej widoczne w skali świata, coraz więcej produkuje się energii ze źródeł odnawialnych. Ze źródeł odnawialnych to automatycznie również oznacza, że w perspektywie chociażby około 10 lat można liczyć, że odzysk siarki z tytułu ropy naftowej czy gazu będzie mniejszy. W tym zakresie nasza rola będzie coraz większa, jeżeli chodzi o zapewnienie właśnie dostaw siarki. Do tego zakładam, że w takiej perspektywie ta cena stabilnie, ale sukcesywnie będzie rosła. Siarkopol otrzyma od ministra środowiska dwie koncesje na rozpoznanie złoża Rudniki koło Połańca. No, jak przypuszczam, wiąże się to z uruchomieniem nowej kopalni. Kiedy ta kopalnia może zostać otwarta? Tak, to są przede wszystkim w tej chwili koncesje rozpoznawcze. Rozpoznanie złóż jest datowane na lata końca 50. i 60. ubiegłego wieku i są te złoża rozpoznane w tak zwanej kategorii C1. My w tej chwili musimy przejść
do znacznie wyższej kategorii, rozpoznanie kategorii B i na tej podstawie będziemy przeprowadzali tą inwestycję. Tutaj ten okres, jeżeli chodzi o właśnie rozpoznanie, ja bym widział około mniej więcej 1,5 roku. Natomiast co jest najbardziej kluczowe, kopalnia wiąże się z inwestycją długoterminową. W tym zakresie my prowadzimy w tej chwili szeroko rozwinięte konsultacje społeczne, przedstawiamy okolicznym mieszkańcom i społeczeństwu, jakie są zalety, oczywiście również wady, bo to nie ma, można powiedzieć, że nie ma żadnej inwestycji przemysłowej, która nie wiązałaby się z jakimikolwiek wadami. Pokazujemy jednak, że te wady są stosunkowo w bardzo niewielkim zakresie, a wprost przeciwnie, pozwolą na rozwój tego regionu i spółka dalej będzie mogła intensywnie się rozwijać, jeżeli chodzi właśnie o powiat staszowski, na którym jest od samego początku i który również bardzo istotnie uczestniczyła w jego rozwoju. Bo państwo eksploatujecie w tej chwili złoże w Osieku. Tak jak to złoże, no nie tyle za sobie go się kończy, ale w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości zostaną zasoby znacznie zmniejszone. Tak, oczywiście. To złoże już funkcjonuje od 25 lat, czyli to już jest taka perspektywa, w której na pewno ten okres żywotności tej kopalni nie będzie bardzo długi. Natomiast on jest jeszcze stabilny. Natomiast co chciałem powiedzieć, że inwestycja w nową kopalnię to jest okres około 5 lat. I to nie w kategoriach samej inwestycji tego fizycznego, że tak powiem, wbicia łopaty i wybudowania, ale przede wszystkim chociażby konsultacje społeczne, chociażby kwestie środowiskowe. Proszę pamiętać, że uzyskanie decyzji środowiskowej, a w wypadku nowej kopalni to będzie oczywiste, to jest okres 2-3 lat. Potem musimy przygotować odpowiednie dokumenty, dokonać zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, to jest okres również kilku lat. Ale przede wszystkim musimy dojść do porozumienia z mieszkańcami i zaproponować im takie warunki, które będą odebrane przez nich pozytywnie i przez to będzie nam łatwiej tą inwestycję realizować i ona będzie dla nas bardziej opłacalna. No właśnie, pan wspomniał o konsultacjach społecznych, czyli jest to inwestycja kłopotliwa dla środowiska naturalnego, dla społeczności lokalnej też może być, ale czy tak rzeczywiście jest w przypadku tej planowanej nowej inwestycji? Absolutnie nie. Panie redaktorze, niestety jest taka sytuacja, że my mamy, czy wiele osób ma przed sobą obraz kopalni funkcjonujących wiele lat wcześniej, takie jak kopalnie jak w Tarnobrzegu, czy chociażby jak kiedyś była kopalnia w Grzybowie. Przede wszystkim część z tych kopalń działało metodą odkrywkową i faktycznie w tym momencie ślady siarki były bardzo widoczne i tutaj wpływ na środowisko był bardzo duży. Również jeżeli chodzi o, tak jak obecnie mamy metodę otworową, zatłaczamy wodę pod bardzo wysokim ciśnieniem i bardzo wysokiej temperaturze, która powoduje, że siarka zmienia swój stan skupienia ze stałego na płynny i tak on pozyskujemy. My w tej chwili działamy już od wielu lat, od funkcjonowania, od 25 lat, kiedy funkcjonuje kopalnia Osiek, na zasadzie zamkniętego obiegu wód, czyli wody, które złożowe, które my dostarczamy do złoża, nie wydostają się na zewnątrz. My je w pewnym sensie odbieramy, ale odbieramy rurociągami, uzdatniamy i kolejny raz wykorzystujemy. Natomiast te wody, które zostają w złożu, one zostają tam na stałe. One nie wychodzą na zewnątrz. Natomiast takie właśnie wypływy, tak wcześniej było w kopalni w Grzybowie, gdzie faktycznie woda złożowa płynęła rowami, powodowały, że widzieliśmy taki księżycowy niemalże krajobraz. Do tego jeszcze wtedy było bardzo widoczna, czy wyczuwalny zapach siarki, siarkowodoru akurat w tym wypadku, ale niestety taki pogląd dalej pokutuje. Dlatego robiąc konsultacje społeczne, my również pokazujemy mieszkańcom, tym, którzy są zainteresowani, są podstawione samochody, to również nie tylko mieszkańców, ale możemy nawet w szerszym zakresie zachęcać wszystkich zainteresowanych. Mam nadzieję, że uda mi się zorganizować też taką konferencję w tym zakresie, zaprosić odpowiednie grono osób zainteresowanych, aby im jak najbardziej to pokazać, jak wygląda obecnie kopalnia siarki. To jest teren zielony, najbardziej istotnym elementem wydobycie siarki metodą otworową Fresha jest praca górotworu, co generalnie powoduje, że teren się zapada. My obserwujemy w wypadku Osieku te zapadliska na poziomie do 2 metrów. Natomiast my po zakończonym eksploatacji ten teren wyrównujemy, chyba że akurat mamy go zostawić w kategoriach leśnych, wtedy akurat to nie jest potrzebne, a jeżeli mielibyśmy przywrócić na przykład do użytkowania rolniczego, co jak najbardziej zakładamy, notabene jest to jedną z tańszych form rekultywacji terenu, my ten teren po prostu wyrównamy, odpowiednio warstwy gleby będą odpowiednio ułożone i tych śladów nie będzie. Ja powiem coś takiego, tak
gdzie można bardzo łatwo zaobserwować, jak faktycznie te ruchy górotworu wyglądają i na ile są niebezpieczne. Mianowicie przy kopalni Osiek przechodzi droga 79. My doszliśmy z wydobyciem tam do 110 metrów od skrajni drogi. Droga jest absolutnie nowa, nie ma żadnych efektów na drodze. Co więcej, nawet na podstawie właśnie naszej współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie opracowana została sieć otworów, która pozwoli nam na wejście bliżej drogi, 60 paru metrów, i tutaj zakładamy, że również nie będzie to miało żadnego wpływu na drogę, czyli można powiedzieć, że to oddziaływanie w pionie dodatkowo dochodzi do około 30-40 metrów, gdzie faktycznie ta siarka jest wypłukiwana, no i w tym momencie ten ruch górotworu następuje. Panie prezesie, czy podczas tych konsultacji pojawiały się wątki związane z bezpieczeństwem, no bo tutaj ja rozumiem, z ochroną środowiska naturalnego, z komfortem życia, no to oczywiste, że takie tematy były, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jak ta inwestycja, czy planowana inwestycja ma się do bezpieczeństwa mieszkańców? Bardzo dobre pytanie, dlatego ja powiem jedną rzecz, tutaj mogę się pochwalić, ale w historii kopalni osieckiej nie doszło do żadnego wypadku poważnego, związanego z ludźmi, związanego z siarką, bo zdarzały się wypadki kwestii z jakimś prądem czy innego tego typu rzeczami. Natomiast jeżeli chodzi o siarki, nie. To jest naprawdę bardzo bezpieczna metoda wydobycia. Oczywiście zdarzają się tak zwane erupcje, które powodują właśnie jakiś krótkotrwały wypływ właśnie wód złożowych. Natomiast podkreślam, one są bardzo szybko przez nas zabezpieczane i ślady są generalnie niwelowane prawie natychmiast. Dodatkowo właśnie, co jest naszą największą zaletą, mamy bardzo dużo, największe, unikatowe światowo doświadczenie w tym zakresie. Nikt takiego w tej chwili na świecie doświadczenia nie ma. Mamy doświadczoną kadrę inżynieryjną, znamy te złoża, wiemy, jak one się zachowują. Rozbudowaliśmy i unowocześniliśmy system ostrzegawczy, kiedy dochodzi do ewentualnie jakichś w tym zakresie ryzyk i odpowiednio podejmujemy działania. Nawet bardzo łatwo to można byłoby zaobserwować na podstawie ilości tych erupcji, jakie kiedyś były na początku funkcjonowania kopalni osieckiej, jakie mamy teraz. Teraz one są zupełnie marginalne. Panie prezesie, a jeszcze jeżeli chodzi o korzyści dla gminy, zarówno nie wiem, społeczne, ale również finansowe. Jakie korzyści może gmina uzyskać? Gmina uzyska szereg korzyści z naszego funkcjonowania i ja chciałbym powiedzieć, że tak, takim najprostszym, który mamy, że tak powiem, od razu, to zajęcie terenu pod eksploatację będzie dawało około 3 milionów wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na rzecz gmin. Dodatkowo dochodzi opłata eksploatacyjna, ale bym powiedział, że znacznie więcej korzyści jest z gminy z tego tytułu, że działamy. My już w tej chwili zatrudniamy wiele firm z Połańca do wykonywania szeregu prac. Te prace będą tym bardziej wtedy intensyfikowane. Dodatkowo inwestycja w nową kopalnię szacuje na poziomie, oczywiście to są jeszcze takie szacunki w tej chwili bardzo, bardzo niedokładne, bo dopiero po, jak powiedziałem, wykorzystaniu tych koncesji rozpoznawczych będziemy dokładnie mogli opracować, jaki będzie zakres w tym zakresie inwestycji wymagany. Natomiast w tej chwili możemy spokojnie powiedzieć, że będzie to około kwota 200 milionów złotych. Znamienita większość tej kwoty zostanie na terenie powiatu straszowskiego, czyli automatycznie będzie zasili w tym zakresie nie tylko budżet gminy, ale wielu gospodarstw domowych, które z tego tytułu w tym będą partycypowali. A korzyści społeczne? Czy państwo będziecie współpracować, nie wiem, ze szkołami? To jest bardzo istotna też sprawa, dlatego, bo Siarkopol jest spółką, która działa lokalnie. Działamy, jeżeli chodzi o sprzedaż, działamy globalnie, natomiast funkcjonujemy lokalnie i to jest dla nas bardzo istotne. W tym zakresie podpisaliśmy chociażby kilka dni temu, można powiedzieć, bo przy okazji 3 września, kiedy rozpoczynał się rok szkolny, podpisaliśmy z zespołem szkół zawodowych w Połańcu umowę dotyczącą praktyk. W tym zakresie będziemy to rozwijali. Również chcemy zasponsorować dodatkowe klasy o profilu chemicznym lub innym, który będzie współgrał oczywiście z Siarkopolem, bo to jest dla nas bardzo istotne. Dodatkowo istotnie wspieramy wszelkiego rodzaju działalność kulturalną, działalność oświatową, ale również w zakresie ochrony zdrowia. I tutaj chciałbym też powiedzieć jedną rzecz, że Siarkopol, przechodząc na tereny gminy Połaniec, będzie chciał zwłaszcza okolicznym mieszkańcom, czyli tutaj mam na myśli zwłaszcza Okrągłą i Rudniki, zaproponować dodatkowe profity związane z jego funkcjonowaniem w tym zakresie. I zwłaszcza myślę tutaj w tym zakresie o uruchomieniu przychodni zdrowia, która w takich kategoriach dodatkowych będzie również świadczyła usługi. Panie prezesie, dziękuję bardzo za wizytę w studio. Dziękuję państwu za uwagę. Naszym gościem był pan Trajan Szuladziński, prezes Grupy Azoty Siarkopol w Grzybowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.